A jeśli wydajecie, z tej strony Gladkis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny, tak, kolejny odcinek z gry Stranded Deep, ponieważ jest to kolejny odcinek serii, która już na moim kanale była, w tej chwili jest jej kontynuacja. Miałem malutką przerwę od gry z tego względu, że chciałem poczekać na jakieś update'y, aż twórcy w końcu coś prowadzą. Jeśli ktoś nie wie, seria Stranded Deep jest na moim kanale na chwilę obecną więcej troszeczkę ponad niż półtora roku znajduje się na tym kanale, więc możecie się wrócić do pierwszego odcinka, zobaczyć jak wyglądały naprawdę pierwsze wersje tej gry, które zostały udostępnione graczom, wszystkie rzeczy, które zostały zmieniane, poprawiane, latanie na palmach, zabijanie rekinów, gadanie z rekinami, pieczenie tych rekinów, co sobie jakbyście chcieli. Zapraszam do nadrobienia, jeśli byście chcieli, a my kontynuujemy, ponieważ kilka update'ów sobie minęło, w tej chwili troszeczkę lepiej to wygląda, ale dalej wydaje mi się, że twórcy troszeczkę zapominają o tym, powiedzmy, za co się wzięli, to co chcieli zrobić, co chcieli osiągnąć, ponieważ niestety nie jest znalej zbyt dużo rzeczy, ale zwiedźmy to sobie. W tej chwili też widzę, że trzeba klikać E, ja troszkę sobie też grałem w grę wcześniej, po jakiejś tam jeszcze poprzedniejszej przerwie. Zobaczymy, czy będzie coś ciekawego, czy nie będzie nic ciekawego. Po prostu wejdźmy do gry, zobaczmy. I mam nadzieję, że troszeczkę uda mi się w tą grę pobawić. Myślę, że powinniśmy dać sobie radę tak z 15 odcinków mniej więcej wyciągnąć z tego, co zostało tutaj dodane aktualnie. Ale nie wiem, czy nie wyjdzie tego więcej, bo być może w międzyczasie również jakieś odcinki dojdą. Więc pierwsza zmiana to jest taka, że oczywiście tratwa, czy tam w sumie ponton, który mieliśmy. Widzę, że moja postać w ogóle udaje samolot, więc jak biegnę, to jest takie uuuu. Ma takie, nie wiem, łapki do tyłu. Wygląda trochę dziwnie, jak chodzi w ten sposób. Ale jedno jest pewne. Teraz ponton, klikamy sobie E i sobie po prostu jedziemy na tym pontonie przez wodę, płyniemy. Nie musimy mieć w ekwipunku żadnego wiosła, co jest problematyczne o tyle, że teraz, kiedy nie mamy żadnego ekwipunku, nie mamy przedmiotów w tym ekwipunku, to nie mamy na początek, na start ani żadnej wody, ani żadnego noża, ani niczego. Z jednej strony ubolewam, ponieważ nie możemy w ten sposób zapalić ogniska, nie możemy w ten sposób zrobić innych ciekawych rzeczy, które mogliśmy normalnie już zrobić na samym początku, a w tej chwili niestety musimy sobie takich rzeczy troszeczkę, jakby nie patrzeć, poszukać. Może nie jest to problematyczne, mi to nie przeszkadza aż tak bardzo, bo lubię survival, lubię coś, co jest wymagające, a nie dostaję wszystko od razu na talerzu. Chociaż głupia zapalniczka, myślę, że głupim pomysłem by nie była. Chociaż nie każdy nosi zapalniczkę, więc traktujmy to jako symulator Krystiana, który opuszcza, to znaczy samolot, bo ten samolot tu wybucha i tak dalej. I potem trafia do wody, no to tak trochę gorzej, ale jako symulator Krystiana, który nigdy nie nosi przy sobie ani dodatkowej wody, ani zapalniczki, ani noża, więc to mniej więcej tak jak ja bym się zgubił. Miałbym przy sobie telefon, którym mógłbym co najwyżej pokopać sobie piasek, nie wiem, pokleić sobie babki, cokolwiek. Dobra, mamy jakieś owocki. Kwakwa, to jest owoc kwakwy, dobra. To są owoce kaczki, taki, kaczka ogólnie. Pomaga, żeby te krzaczki sobie były, i to jest owoc kwakwy. Tak sobie będę to nazywał. Czemu nie? Nazwa własna. W końcu mogę. Na razie pozbieram sobie troszeczkę fantów z tej wyspy. Ja w ogóle nie wiem, co zostało pododawane. Wiem, że pod C ostatnio właśnie, jak kończyłem, był crafting. I to jest tyle. Nie wiem, co można tam skraftować. Zobaczymy sobie na pewno te rzeczy i wiem, że niektóre rzeczy zostały zablokowane. Tu nie ma chyba nic. Tu jak tak sobie podejdę, tutaj coś nie. Tu jest jakiś kamyk. Czy coś tam jeszcze jest ciekawego? Chyba nie. Tu jeszcze jest kamyk. Wyzbieram wszystkie kamienie, pamiętam, że potem był problem. O, jest jakieś wiadro, na spokojnie. Mewa. Czy były mewy w tej grze? Nie pamiętam. Totalnie nie jestem pewien. Patyczek. Czy... No i krzaczek, proszę mnie nie blokować, chciałbym jednak. Czy coś tu jeszcze ciekawego będzie? Tak się staram rozglądać, ale chyba nie za bardzo cokolwiek jestem w stanie znaleźć. Więcej patyków, to na plus. Może jakieś, nie wiem, kokosy, które leżą. Co to jest? Aha, to jest pięć drzewa. Coś ciekawego? Coś fajnego? Czy może jednak nie? Chyba nie ma tu nic ciekawego już. Tak mi się coś wydaje. Tak sobie chodzę, derpię, ale... O, tu jeszcze jest kwakwa. Przytrzymam, wezmę sobie kwakwę, bo to może mi się przydać. Nie będę chciał zbyt dużo czasu tracić na tej wyspie, więc od razu polecimy na kolejną. O! Holy shit! Ale się wystraszyłem! Są węże w tej grze.
Nie jestem pewien, czy mnie nie zatruł. Bo wydaje mi się, że mam bardziej czerwone rączki. Być może będziemy musieli zacząć od nowa, czego nie chciałbym robić. Nie spodziewałem się, że tu będzie w ogóle tego, wąż. To jest coś, na co nie liczyłem. Starałem się znaleźć właśnie jakieś listki czy cokolwiek takiego, a tu nic. Nie mam w ogóle też żadnej broni i nie mogę nic skraftować, bo muszę zebrać te listki. Spróbujemy się dostać na tamtą wyspę może. Więc chwilę sobie popływamy. Na pewno będziemy przemierzać troszeczkę morze. Liczę naprawdę na to, że nie stanie się nic złego i będę mógł na spokojnie dostać się na tamtą wyspę bez większych problemów, skraftować jakąś broń. No i właściwie tyle, bo jeśli rzeczywiście jestem zarażony, to jest największy problem w tej grze jest taki, że kiedy zostaniemy zranieni, to nie jest jeszcze aż taki problem, bo możemy zrobić sobie bandaż, coś, nie wykrwawimy się aż tak mega szybko. Ale w momencie, kiedy no, tam jest coś takiego jak lionfish, czyli jest ryba, która zatruwa. Jeśli rzeczywiście ta ryba nas dziabnie, no to znalezienie antybiotyków bodajże, bo to chyba przez antybiotyki się robiło, coś takiego, bo można w tej grze ogólnie mieć bandaże, morfinę chyba i antybiotyki. I coś jeszcze, wydaje mi się, że to antybiotykami się robiło. Trzeba było brać takie antybiotyki i wtedy to po prostu przechodziło. A w tym momencie nie wiem, czy jest to możliwe. Kiedyś jak coś takiego się stało, od razu nam takie bąble wychodziły na, powiedzmy, ręce postaci. Dlatego tak od razu spojrzałem. W chwili obecnej niestety nie wiem, jak to wygląda. I nie wiem, czy rzeczywiście moja postać lekko się zmieniła, czy dostałem po prostu trochę obrażeń. Zaraz obczaję. O! Jak miło! Widzę, że to nie jest pojedyncza wyspa, tylko to są, nie wiem, to są chyba trzy wyspy obok siebie. Tak mi się wydaje, że ta prawa część to jedna wyspa, to jest druga wyspa, te kilka drzew przy sobie, to jest trzecia wyspa, więc całkiem fajne miejsce, myślę, na budowę. To by było coś ciekawego na pewno. Widzę już ten, jak rośnie sobie kilka palm, więc z drewnem też będzie łatwiej, będzie to troszkę większe miejsce. Zobaczymy. O, tutaj są, halo. Tam są jakieś skały randomowe. Też będę chciał to zwiedzić. Tu wydaje mi się, że gdzieś, o, tu były bąbelki, czy... Nope. Nope, 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 nope. Ja myślałem, że coś tam będzie, bo Melki kiedyś świadczyły o tym, że są jakieś wraki statków, ale widzę, że gra jednak postanowiła nie pokazywać mi wraku statku, tylko czarną dziurę. O, coś tam się buduje. Co to jest? Czy to będą wraki? To jest wrak? Czy to jest ta beczka, czy co to jest? A nie, dobra, to są te rośliny, które się tak budują. Dobra, mamy statek. O ile pamiętam, to był statek z wejściem podwójnym. Tu nie było nic na dachu, o ile dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że tak będzie i zdobędziemy jakieś pierwsze fanty, które będą rzeczywiście przydatne dla nas, bo jeśli nie znajdziemy fajnych fantów, to będę narzekał. I to tak bardzo będę narzekał. Okej. Rekin. Jest gdzieś rekin, z którym nie chcemy się bawić na pewno. Postaram się to szybko załatwić. To był dźwięk właśnie, jak nas rekin próbuje atakować. Może mi wywrócić ponton, czego bym nie chciał. Dobrze, macieri. Okej, mamy maczetę, to mi się podoba. Dalej mamy taśmę, mamy kolejne wiadro. Tu jeszcze się dało to otworzyć. Jerrycan, okej. Mamy troszeczkę paliwka, jeśli byśmy chcieli. Skacz, skacz. I tu jeszcze było wejście. Z tego co... Oj, właśnie pamiętam. I teraz jak to wyglądało, to jeśli chodzi o budowę. Jest skrzynka, jest hotcase. Jest air tank, dobra. Mamy zbiornik z tlenem. Co może być całkiem sen... O, dobra, widzę tego rekina. Ale nie chcę się z nim bawić. Płyniemy stąd. O, halo, no tu jest drugi statek. To tak troszeczkę się nie spodziewałem, bym powiedział nawet. Czy on będzie za mną płynął i będzie chciał mnie wywrócić? Mam nadzieję, że nie. Więc podpłyniemy w ten sposób, ja sobie wstanę. Przeskoczę sobie tu. Mamy boje, okej, je można wykorzystać fajnie do budowy nowego statku. Najpierw chciałbym tu się dostać, to się otwierało. Mamy trzecie wiadro, jestem w szoku. Czy to będzie kolejne wiadro? Nie, silnik, okej. Teraz tak, w tym miejscu mamy kompas i mamy latarkę. Jeszcze tutaj na dachu było, więc mam nadzieję, że... dobra, udało się wskoczyć. Toolbox i mamy kolejną latarkę. I tu nie było też już nic więcej, więc lecimy sobie. Nie będę najpierw zjedzał tej małej wyspy, bo chciałbym się osiedlić. O, właśnie. Osiedlić się chciałbym na tej większej części, czy na tej większej wyspie. Ale to jest chyba połączona wyspa nawet. To są chyba dwie wyspy jednak, a nie trzy. Plus już mnie zaciekawiło to, że tam chyba jest kontener. To znaczy, wydaje mi się, że ściany się załadowały. Tamto, chodzi mi o tamto, powiedzmy, połączenie.
I nie wiem, czy rzeczywiście mam rację, czy nie. Chciałbym, żeby to jednak było to. W końcu Stranded Deep. W końcu coś, gdzie mogę się pobawić. W ogóle noc się też zaczyna, więc musiałem coś z tym zrobić. Zobaczymy, będziemy chcieli zrobić sobie jakieś schronienie. Chcielibyśmy sobie na pewno jakoś podziałać tak, żeby nic nas nie zabiło. Wydaje mi się, że tu jak sobie dopłynę do brzegu, będzie znacząco wystarczająco. Będzie można też pójść troszkę poszukać rzeczy. Ale pierwsze co, skoro mam maczetę, to musiałem sobie zdobyć troszeczkę na pewno tych całych włókien, które się robią z tych z nich się robią sznurki. Więc tak, lashing. Ale pierwsze co, shelter. Czy to mi daje możliwość? A basic shelter is sleeping and saving progress. Tak. To jest coś, co pozwala mi zrobić schronienie, w którym mogę sobie mieszkać. Więc to bym chciał. Potrzebuję 4 liści palmy, 1 lashing. Okej. Nie powinno być to zbyt wymagające. Od razu się zrobiło ciemno, to jest dopiero złe. Tu są jakieś małe palmy, więc spróbujmy sobie to podziałać. Wyciąć sobie jedną palmę, przerobić ją na patyki, plus dodatkowo przerobić ją sobie na liście. Właśnie, jestem ciekaw, czy... O, czyżby naprawili 2 błędy. Pierwszy związany z pływaniem. Oj, kokos, nie uciekaj. Pierwszy związany z pływaniem, drugi związany właśnie z wycinaniem palm. Już nie mogę zbagować tego, żeby po prostu ścinać tę palmę o wiele szybciej. Co jest to? Nie powiem. Nie spodziewałem się tego na pewno, że coś takiego będzie mi dane. Zrobić to w niedalekiej przyszłości. Dobrze, teraz tak, zrobimy sobie to i zaraz będzie mi potrzeba znaleźć krzaczek Yuki. No dobra, palmo, ścinaj się. Okej, mamy... Nie mam miejsca. Nie mam miejsca, to tak, może weźmy sobie latarkę, jak się ją odpala. Latarkę. Nie mam miejsca, dobra. Niech będzie, to tak. Może odłożę sobie tu silnik. W to miejsce. Odłożę sobie jerrycan w to miejsce. Wezmę sobie latarkę. Potrzebuję coś jeszcze. Odłożymy sobie air tank. Latarka. O dobra, tak się odpala. No i możemy polatać z latarką. Gdzieś tu ścinałem właśnie, to drzewo. Czy wypadną mi 4, czy ile? Raz, dwa, po, tak, 4 mi wypadają, to idealnie. Potrzebujemy jeszcze znaleźć właśnie krzaczek i Yuki. Co nie jest zbytnio problematyczne. Yuka się chyba po prostu uderza i ona odrasta po jakimś czasie. Tak jest. To tak, mamy tutaj jeszcze latareczkę. Szybko się w ogóle zrobiło ciemno. 1, 2, 3, 4. Wypadają 4. Czy tu coś jeszcze? 5, 6. Dobra, wypada 6. A z ilu się kraftuje lashing? Lashing się kraftuje z 4. Dobra, to niech będzie. Ja sobie to od razu... Jak to nie mam miejsca? To 2 sobie na razie odłożę. Wezmę sobie to, bo chciałbym sobie skraftować właśnie moje schronienie, więc dzięki schronieniu będę mógł sobie po prostu więcej podziałać. Właśnie, czy ten kontener w ogóle jest otwarty, czy go się... O, no i drzwi się pięknie otwierają. Jeśli ktoś nie widział, bo mogę to zamknąć? Mogę zamknąć, o. Mogę sobie pootwierać kontener. Pyk. Więc zbudujemy sobie to schronienie gdzieś z boku. Craft. Zbudujemy sobie to schronienie może tutaj jakoś. O. Niech będzie interact. Zrobimy sobie sleep. Pośpimy sobie do rana. Nie wiem co... O, dobra, zgasiłem. Udało mi się zgasić latarkę. Nie wiem, czy baterie są, czy to jest mądre spanie z czymś takim, czy nie. Gro? Miałem spać. You can sleep again so soon. No rozumiem, że księżyc już zachodzi, no ale bez przesady. No myślałem, że będzie ranek. Jak widać się myliłem. Mamy jakąś blachę, musimy troszeczkę sobie poczekać. W takim razie do tego momentu. Ja myślę, że przyniosę sobie te fanty do środka. A tu już nie ma na to miejsca. Więc tak, weźmiemy sobie na pewno silnik, który położymy sobie jakoś tu w rogu. Weźmiemy sobie jerrycan, który też położymy jakoś w rogu. Wiadra na razie mogą sobie, myślę, być. Jedno to, jeśli chodzi o jakieś jedzenie. Gdzie mogę jedzenie kłaść? Jedzenie mogę sobie kłaść z tej strony na przykład. I picie, więc to będzie tak. Weźmiemy sobie kwakwa. Nie wiem, chyba nie jestem zatruty. Ale pić muszę. Pytanie, czy to mi doda. Ile mam? 1 głodu i 2 picia, dobra. Dodaję. Okej, dodaję. Zjedliśmy sobie owoce kwakwy, więc to jest na spokojnie. Jeszcze moglibyśmy się napić w sumie z tego kokosika, którego sobie zaraz przyrządzę. 3,
3 uderzenia i jeden na drink cable, o. Aha, już się chyba napiłem, tak? Tak, już się napiłem, dodaje mi tylko jeden, no niewiele, ale zawsze coś. Mogę już spać? Nie mogę. Trudno, więc wezmę sobie latarkę i sobie pochodzę troszeczkę po wyspie, zbierając fanty, myślę. Jakieś deski. Dobra, tu mamy drugie deski. Tu mamy ten pieniek, którego jeszcze nie pociąłem. Co to jest w ogóle? To są małe, to jest małe drzewko palmowe. Dobra. Niech będzie na spokojnie sobie małe drzewko palmowe. Muszę uważać na te węże. Nie wiem, czy jak zabiję tego węża, to cokolwiek mi to zmieni, czy cokolwiek mi to da. Ale nie ukrywam, że chciałbym spróbować. O, kolejne deski. Troszeczkę deseczek będzie. Tu jeszcze chyba są deski. Nie, to jest metal. Okej. Będę mówił metal. To są po prostu metalowe... metalowa dachówka, czy tam metalowe blaky, jakby to sobie określać. Ja będę mówił na to po prostu metal. O, kolejne deski. Rozgwiazdy nie mogę podnieść, żeby sobie zjeść, czy cokolwiek takiego. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, czy da się rozgwiazdę zjeść. Jeśli ktoś zna jakieś info, to chętnie się dowiem, czy w ogóle coś takiego można. Kolejną właśnie, kolejną rzeczą, a propos pytań jakichś takich do was, bo ja gram już od bardzo długiego czasu i zresztą dobrze część z was kojarzy, że w ogóle gram w nią. Pytanie jest takie, czy ktoś z was kupił tą grę już we wczesnym dostępie, bo was na tyle zainteresowało, że chcieliście ją kupić? I czy żałujecie, czy nie żałujecie? Takie jakieś wasze... powiedzmy, przemyślenia, czy rzeczywiście jest tak, jak chcieliście, czy jest troszeczkę inaczej, lepiej, gorzej. Nie widzę też tych ostatnich włókienek. Trudno. Wow, wzeszło słońce i naprawdę wali po oczach, i to ostro. Czy coś tu więcej mogę uzyskać? Tam jest patyk. Tu nie ma już chyba nic, będę musiał też sobie pójść. Właściwie co się stanie, jak zniszczę takie jedno? Dobra, włókna wypadają, nie ma problemu, to włókna się przydadzą jeszcze. Na pewno nie raz się jeszcze przydadzą włókna. To przeniosę sobie do środka, żeby mieć po prostu wszystko ładnie pochowane. Butla sobie pójdzie tu. Kompas, czy jak schowam tu, to kompas też będzie leżał, dobra. To teraz tak, jeszcze metal odłożyć. On się tak chyba na prawo dokładnie, się tak obsuwał na prawo, więc zrobimy to sobie tak. Dzięki, gro. Nie tak chciałem. W ten sposób już prędzej. Tu weźmiemy sobie deski, zaraz poustawiamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, deski też już leżą. Patyków, z tego co pamiętam, nie za bardzo się opłacało odkładać. Okej, położymy sobie kamienie. Co więcej... wybaczcie, co więcej mógłbym sobie tu uzbierać? Jeśli chodzi o jakieś fajne przedmioty. Mewa. Jestem ciekaw, czy będę mógł jakoś jeść te mewy, czy w ogóle będzie to możliwe. Dobra, jest owoc kwakwy. Jest owoc kwakwa. Sporo ich tam jest, to jest pewne. Zbiorę sobie jeszcze te patyczki. Myślę, że do tego odcinka, do końca tego odcinka pozbieramy sobie jeszcze część rzeczy z drugiej części wyspy. Dobrze, to jest do zebrania. Tam są jakieś krzaczki. Nawet okej jest ta animacja, już się trochę przyzwyczaiłem. Nawet jest okej. Teraz tak, tu jeszcze widzę jakieś patyczki, jeszcze widzę kolejnego tarpa, kolejna tutaj płachta, niech sobie będzie. Ciekaw jestem, czy dam radę tędy przejść, czy będę musiał przepływać. Spróbuję w kolejnym odcinku, w następnym. Spróbujemy sobie to ogarnąć, bo odcinki standardowo mniej więcej będą miały po 20 minut. Nie chciałbym przedawkować troszeczkę Stranded Deepa ani dla was, ani dla siebie. Dobra, tu chyba żaden wąż sobie nie łazi, to jest plus, ale tu widzę już Yukę, którą chciałbym wykorzystać. W ogóle na tej wyspie nie było kamieni. To jest zastanawiające, że są chyba różne wyspy. Dobrze. Zostały tutaj dla mnie wyrzucone troszeczkę. Pyk, pyk i tyle. Ile ich tam jest? Mam na tyle, że mógłbym zrobić kilka tych lashingów. Dobra, to zróbmy sobie to. Pyk, pyk. Raz, dwa, trzy. Okej. Mamy troszeczkę na zapas, jakby nie patrzeć. Czy coś tu jeszcze będzie ciekawego? Czy jeszcze leżą jakieś deski, jakieś blachy? Nie, jest kolejna Yuka. Niech będzie, one odrosną sobie po jakimś czasie. A co tu jest? A, to jest trawa po prostu. Trawa, czy tam jakieś zielsko, które sobie rośnie. Teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli tak, rzeczywiście sześć wypada. Tu już nie ma nic, jeszcze tym brzegiem się przejdę, może coś znajdę. I tak, znając moje szczęście, to coś pominąłem i tak coś znajdę jeszcze później. Ale co tam? Więc sobie na spokojnie wezmę, pójdę, odłożę to wszystko, mam tego jednego kokosika,
Z wodą na razie jest całkiem ok, całkiem sensownie. Możemy sobie deski, właśnie, możemy sobie deski odłożyć, których już mamy sporo. Moglibyśmy spróbować sobie z desek zbudować dom, to by było dosyć ciekawe, myślę. Mamy trzy płachty, które też mógłbym sobie tu położyć, więc... mogłaby się jakoś tak... O, no i się rozsypały. To postaram się jakoś zrobić w ten sposób, dobra. Ja lubię mieć wszystko mniej więcej w jednym miejscu poukładane. O, może być jak najbardziej. Mamy jeden owód z kwakwy, którego na razie nie chcę zużywać. Mamy troszeczkę jeszcze tego, więc mogę jeszcze jedną linę zrobić. Liny sobie będę, myślę, układał tutaj, w tym miejscu, zaraz obok kamieni. I jeszcze jedną linę stworzę. O! Craft. No i dobra. Możemy sobie jeszcze spojrzeć szybko na to, co możemy zrobić. Czyli schronienie, możemy zrobić sobie sznur, możemy zrobić sobie kamienne narzędzie, czyli po prostu jakiś tam łupany kamień. Zakładam, że go się kraftuje, tak, czyli teraz się nie rozłupuje kamienie na pół. Refined stone, refined knife, znaczy, czyli nóż jakiś tam lepszy. Możemy zrobić sobie crude axe, refined, czyli możemy mieć zwykłą siekierę i ulepszoną siekierę, młotek do budowy, motykę, zwykłą dzidę, włócznie do łowienia ryb, jakoś tam lepszą włócznie. Wow, jest łuk, jest crude bow, czyli coś, czego jeszcze nie było. Arrow, jest spear gun. Wow, spear guna też nie było. Nie kojarzę, duct tape, czy potrzebuję tylko jednej taśmy jeszcze, żebym mógł go skraftować. I spear gun, a to też nie jest drogie, to na spokojnie. Kindling, co to jest kindling? A small collection of sticks and twigs used for lightning fires. Czyli po prostu dopalenie ognisk, niech będzie. Kolejną rzeczą jest campfire, było campfire pit, campfire spit. Hobo stove, co to jest hobo stove? A hobo stove is used for cook multiple items unattended. Okej, czyli po prostu mogę kilka rzeczy piec sobie na nim naraz. Smoker can be used to smoke and preserve meats to preserve spring smoke. Aha, czyli po prostu to jest wędzarnia. Tu mogę sobie wędzić jedzenie i w ten sposób ono nie będzie się psuło. Dobra, to jest fajniejsze nawet niż hobo stove. Dalej, solar steel. A basic solar fresh water steel is slow since fresh water. Okej, to jest fajne, to jest zbieraczka do wody. A basic freshwater distiller that can be used for boil water from one of the containers and collect the freshwater runoff into another container. Aha, czyli po prostu podłączam dwa zbiorniki. Mamy ten fire spit, zakładam, że z tego się to przerabia. Potem dodaję te cztery patyki i tą płachtę. I tutaj wodę, którą ja wrzucam tu na górę, która się przegotuje, przelewa się jakoś na dół, czy coś takiego. Czy to zbiera wodę i potem ją od razu przygotowuje, nie jestem pewien. Na pewno potrzebuję do tego zapalniczki, a jej na chwilę obecną nie posiadam. Crude bandage, no to tam kawałek materiału i taśma, jest łóżko, które właśnie bym chciał zrobić. Tu widzę, są rzeczy, które będę mógł craftować. Tutaj dalej mamy rafty, które już też robiliśmy kiedyś, czyli podstawę do tratw. Mamy zwykłe podłoża. O, drewniane, tutaj plankcraft, corrugated i są jeszcze steel, o właśnie, steel jeszcze nie mamy. No i jeszcze są trapsail i motorboat, boat motor, przepraszam, jeszcze engine pump, jeszcze engine canister i propeller. Jeszcze trzy części będziemy mogli sobie tu skraftować. Dalej mamy, widzę, farmy, okej. I mamy jeszcze medical, czyli something really interesting about the medical coming soon, we'll be able to craft bandages, splints, salves, herbal remedies, etc. Czyli nie mogę jeszcze skraftować w tej chwili, ale widzę, że będzie można zrobić na pewno bandaże, czyli zakładam, że jakieś jeszcze inne bandaże, być może jakiegoś jednorazowego użytku, które będą dodawały jeden zdrowie. Zakładam, że będzie się to robiło z tego fibru, czyli z yuki. Będzie można na przykład z dwóch sztuk zrobić jakiegoś prostego bandaża. Dalej możemy mieć splints, czyli takie do, jak się często są wykorzystywane do łamania nóg, do, po prostu się używa wtedy. Salves, herbals, czyli po prostu jakieś herbatki i po prostu tyle, coś z ziół. Na chwilę obecną to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło. No i cześć!